powrót do szkoły. Czarnek podaje warunki powrót do szkoły. Przemysław Czarnek, kwiecień pozostaje realny. Nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, czy wrócimy do szkół już od początku kwietnia, powiedział Przemysław Czarnek w programie Gość Wydarzeń w Polsat News. Mogę jedynie przewidywać, że jeśli trzecia fala pandemii koronawirusa zostanie opanowana, to kwiecień pozostaje realny, dodał minister. Monitorujemy sytuację w szkołach. Pandemia koronawirusa zmusza nas do tego, żeby w czterech województwach przejść z trybu nauki stacjonarnej na naukę hybrydową, powiedział w Polsat News Przemysław Czarnek. Przypomnijmy, nauka zdalna uczniów starszych klas szkół podstawowych 4-8 i szkół ponadpodstawowych została ostatnio wydłużona do 28 marca. Rozporządzenie, które opublikowano w Dzienniku Ustaw, wprowadza też naukę w trybie hybrydowym dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w czterech województwach: lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Statystyki w szkołach są bardzo dobre, jak dodał minister. Specjaliści twierdzą jednak, że ten ruch okołoszkolny, związany m.in. z dojazdem dzieci do szkół, powoduje większe zagrożenie pandemiczne w tych czterech województwach, powiedział Czarnek. Nauczyciele i dyrektorzy szkół widzieli już wcześniej, jaki będzie system, zapewnił. Pytany, co stoi na przeszkodzie, żeby dzieci i nauczyciele mogli wrócić do szkół, stwierdził, że jest to trzecia fala pandemii koronawirusa w całej Polsce i wskaźniki zakażeń, które chwilowo były powyżej 20 tysięcy. O tym, kiedy będziemy mogli wracać do nauki stacjonarnej, decydują epidemiolodzy i wirusolodzy. My jesteśmy przygotowani na to, żeby kierować dzieci do szkół, ale dopiero w sytuacji, kiedy pozwoli na to pandemia koronawirusa, stwierdził minister. Ilu zaszczepionych nauczycieli? Jakie są najnowsze dane dotyczące szczepień nauczycieli? Cały czas podajemy wskaźniki dotyczące tych, którzy zgłosili się do szczepień. To było od 65 do 70% wszystkich nauczycieli. Z tej puli zaszczepionych jest już ponad 490 tysięcy osób. Daje to wskaźnik ponad 90% zaszczepionych, powiedział minister. Jak stwierdził, gdyby opozycja, ustami związkowców, nie zniechęcała do szczepień, to pewnie jeszcze większa liczba nauczycieli by się zgłosiła. Ja i tak jestem wdzięczny środowisku nauczycielskiemu, że pomimo zniechęceń ze strony niektórych związkowców ZNP, aż tylu nauczycieli zgłosiło się do szczepienia, dodał.